projekt, który Państwo widzicie, a dokładnie samochód Iveco Daily 4x4 z dronem na uwięzi, powstał w ramach programu NCBIR. Jest dedykowany dla Straży Granicznej. Dedykowany dlatego, że Straż Graniczna chciała uzyskać wirtualny maszt. W związku z tym Europrojekt podjął się tego zadania, wykorzystując też swoje wcześniejsze doświadczenia inżynierskie oraz patenty związane z dronem, który w tym przypadku został wykorzystany do podnoszenia masy do 40 kg, z tym, że przetestowaliśmy udźwig 60-kilogramowy. Czyli jesteśmy pewni tego, że ten dron, który Państwo tutaj widzicie, dźwiga masę około 60 kg. Dodatkowo dron na wylocie do 100 metrów ma możliwość, wykorzystując różnego rodzaju urządzenia, w tym głowice optyczne, do podglądu i obserwacji, nadzoru granic. Warto też dodać, że Europrojekt wykonuje dane urządzenie od podstaw, czyli projektuje dany produkt pod użytkownika, w związku z tym też sami projektujemy głowice. Nie kupujemy je z półki, tylko sami wykonujemy, kupując oczywiście elementy optyczne, które obudowywujemy, realizując ciągłość produkcji pod klienta. Na dzień dzisiejszy zdecydowaliśmy się na samochód Iveco Daily 4x4, ponieważ jest to jeden z najlepszych samochodów europejskich w swojej klasie, a dotyczy to też jego tonażu. Jest to samochód do 3,5 tony, co oznacza, że każdy kierujący samochodem posiadający prawo jazdy kategorii B może być kierowcą tego samochodu. Mając na uwadze też to, że samochód w układzie docelowym posiada już swoją wagę na poziomie 3 ton i 100 kg, więc tak naprawdę mieliśmy tylko 400 kg na to, żeby dokonać pełnej zabudowy, i to też było wyzwanie inżynierskie, tak aby po prostu pewne rzeczy pogodzić z tonarzem i żeby ten samochód był zhomologowany i w pełni wartościowy, jeżeli chodzi o kwestie ruchu drogowego. I właśnie też tutaj poszliśmy w układzie użytkowym, aby użytkownik miał łatwy dostęp do sprzętu i mógł sam reagować, czy to w układzie wymiany urządzeń podwieszonych pod dronem, tak żeby nie musiał wzywać serwisanta. Są to urządzenia właściwie przystosowane do tego, żeby użytkownik sam mógł je wyjmować, zakładać i dysponować nimi w dowolnej sytuacji. Mało tego, urządzenie zostało tak skonfigurowane, że jest możliwość przenoszenia go na inne środki, czyli możemy go włożyć do kontenera i na przykład może stać bez samochodu w systemie kontenerowym gdzieś na strażnicy albo w dowolnym miejscu, jak również w ramach systemu kontenerowego możemy to urządzenie przerzucać dowolnie, jeżeli chodzi o obsługę i dozór granic morskich. W związku z tym taki kontener może zostać przeładowany na statek i tam też spełniać swoją rolę. W tej dziedzinie rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Morskim w Irlandii i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy takie rozwiązania kontenerowe na statkach prezentować docelowo w tamtym środowisku za pomocą po prostu naszego partnera irlandzkiego. W chwili obecnej drony coraz mają szersze zastosowanie i można powiedzieć w bezpieczeństwie jest szeroko rozumianym, w bezpieczeństwie wewnętrznym, ale też w komercyjnym użyciu tego typu statków powietrznych. My na targach prezentujemy produkt, który został przygotowany, zaprojektowany przez polskich inżynierów ze środków prywatnych, ale też z pieniędzy NCBR-u. No i w tej chwili produkt jest już po fazie badań i rozwoju, gotowy do wdrożenia. Między innymi dlatego jesteśmy tutaj na targach, aby po prostu zademonstrować już to urządzenie i ewentualnie podpowiedzieć przyszłym użytkownikom, do czego można tego typu bezpilotowe statki powietrzne wykorzystywać. Tego typu bezpilotowy środek, w tym wypadku rozpoznawczy,
przede wszystkim ma zastosowanie do wzmocnienia systemu ochrony i obrony naszych granic. Ma on wiele zalet. Po pierwsze to, że może pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a tylko dlatego, że jest to statek bezpilotowy na uwięzi, gdzie zasilanie jest dostarczane ze stacji naziemnej lub też z samochodu w zależności od potrzeb, czy też z kontenera. Wysokość, inżynierowie nawet mówią, że do 240 metrów może się wznieść do góry, natomiast taki praktyczny pułap to 100-150 metrów, gdyż jest to wystarczające do po prostu zamontowania urządzeń, które no, będą przydatne, prawda, dla użytkowników tego typu technologii. Tu w wypadku strady żeganicznej to można sobie podpowiedzieć, że na pewno jakieś urządzenia obserwacyjne, kamery, które są w stanie operować w widmach telewizyjnych, noktowizyjnych, czy też termowizji.